zwiększenie bezpieczeństwa pieszych postanowił zadbać Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. We współpracy z jednym z lokalnych przedsiębiorców przygotował dla odwiedzających go zorganizowanych grup dzieci i młodzieży dwa gadżety, które użyte po zmroku mogą znacząco wpłynąć na widoczność niechronionego uczestnika ruchu. Bądź widoczny, bądź bezpieczny. To tytuł społecznej akcji zachęcającej do korzystania z elementów odblaskowych. Nie tylko w obszarach niezabudowanych, co jest obowiązkowe, ale także na miejskich szlakach. Wśród przygotowanych akcesoriów kamizelki z odblaskami oraz opaski, które w łatwy sposób można nałożyć na wierzchnią odzież, plecak, torbę i w efekcie dać się zauważyć po zmroku. Tym bardziej, że jest taka pora roku, gdzie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli rowerzyści, piesi, zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza terenem zabudowanym są, bo niestety narażeni na duże niebezpieczeństwo ze względu na warunki pogodowe, szybko zapadający zmrok, tą pogodę jesienną. Rozpoczęta kampania ma uświadomić, przypomnieć i zachęcić do stosowania odblasków, a jej idea, czyli poprawa bezpieczeństwa, okazała się bliska dla lokalnego przedsiębiorcy, który już nieraz wykazał się dużą wrażliwością społeczną. Niegdyś zainwestował między innymi w kosze do zbierania plastikowych nakrętek, a teraz w elementy odblaskowe, które trafiły do rąk Suwalskiego Ośrodka. Bardzo jest mi miło, że zostałem tu zaproszony, a że okazja jest naprawdę szczególna, bo to wiąże się z bezpieczeństwem i to i tak postanowili tutaj, prawda, organizatorzy, że to właśnie o tych najmniejszych, o dzieciaki, a to właśnie chyba jest właściwy taki trend, żeby to ja od najmłodszych lat wszczepiać te zasady poruszania się i żeby być bezpiecznym i widocznym na drodze. No jakoś staramy się tam pomagać i żyjemy tutaj, zarabiamy, no więc trzeba się trochę się podzielić i dać z powrotem dla tego miasta i dla mieszkańców, co się zarobiło. Ja bym miał tyle do powiedzenia. Uważam tą akcję za bardzo, bardzo pozytywną i potrzebną. Dziękuję. Biznesmen i dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie wspólnych działań. Ambasadorem akcji została telewizja Suwałki. Podczas spotkania z dziennikarzami odbył się również premierowy pokaz krótkiego filmu niosącego ideę zadbania o własne bezpieczeństwo na i przy drodze. Wyobraź sobie jesienny wieczór. Zmierzch już zapadł, a ty wracasz do domu. Ulica jest ciemna. Samochody mijają cię jeden po drugim. Czujesz się bezpieczny, ale czy kierowcy cię widzą? W 2023 roku w Polsce doszło do 8539 wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. W większości przypadków pieszy nie miał na sobie odblasków, ani innych elementów, które mogły go widocznie oznaczyć. Czy wiesz, że noszenie odblasków może zmniejszyć ryzyko potrącenia o nawet 90%? To mały detal, który może uratować twoje życie. Pieszy lub rowerzysta ubrany w ciemne kolory bez odblasków widoczny jest dla kierowcy dopiero z odległości około 20-30 metrów. To zdecydowanie za mało, by w porę zareagować. Natomiast z odblaskami jesteś zauważalny już z odległości 150 metrów. Dla kierowcy to różnica między życiem a tragedią. Nie chodzi tylko o statystyki. Chodzi o twoje bezpieczeństwo. Twoje życie. Życie twoich bliskich. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy nie będzie miał drugiej szansy. Dlaczego więc ryzykować? Każdy wypadek to dramat dla rodziny, dla przyjaciół, dla osób, które straciły kogoś bliskiego. W 2023 roku w wypadkach zginęło 611 pieszych i rowerzystów. Ilu z nich mogłoby być dzisiaj z nami, gdyby mieli na sobie odblaski? Nie pozwól, abyś ty lub ktoś z twoich bliskich stał się kolejną liczbą w smutnych statystykach. To takie proste. Wystarczy założyć odblask. Mały element, który może zmienić wszystko. Na ramieniu,
na plecaku, na rowerze. Zadbaj o to, aby kierowcy Cię widzieli. Daj się zauważyć. Załóż odblask. Zrób to dla siebie, dla tych, którzy na Ciebie czekają. Bądź widoczny. Bądź bezpieczny. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach.